Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek z Żuraw Vloguje. Czy lubicie czytać książki? Ja muszę przyznać się, że bardzo lubię czytać książki. Kocham wręcz czytać książki i od dziecka lubiłem tą czynność. Odkąd tylko nauczyłem się czytać, a było to w dosyć, mi się wydaje, młodym wieku, jeszcze chyba w zerówce albo nawet wcześniej, lubiłem czytać książki, polubiłem bardzo to zajęcie. Zostało mi to do dzisiaj, z tym, że no teraz z powodu pracy zawodowej, jak i tego, że sporo czasu poświęcę na nagrywanie filmów na YouTube, a także na gry, dzięki którym nagrywam te filmy. Czasu już nie ma tyle co kiedyś, książek tak dużo już nie czytam jak kiedyś. Kiedyś czytałem po kilkanaście, a nawet może i więcej książek w miesiącu, ale wtedy nie miałem komputera, nie miałem pracy, tylko szkoła. Więcej było wolnego czasu na takie rzeczy. W każdym razie czytanie książek zostało mi do dzisiaj. I dzisiaj opowiem o pewnej książce, o pierwszej z książek z serii, które zostały wydane w Polsce. Zostało tych książek wydanych 4, jak do tej pory. Które łączą w sobie zarówno gry, jak i czytanie. Czyli jest to książka nawiązująca do jednego z fajniejszych uniwersów growych, jakie powstały w ciągu ostatnich lat. A mianowicie chodzi mi o uniwersum gry Mass Effect. Dla mnie jest to naprawdę wspaniałe uniwersum, bardzo nośne, wiele bardzo dobrych pomysłów, które w przyszłości być może przerodzą się w gry. Bogate, na pewno bogato opisane, bogate uniwersum, kosmiczne, lubię takie klimaty, odległa przyszłość, dużo raz. Nieznani, tajemniczy, mocarni, przeciwnicy, zawikłane historie i wspaniali epiccy bohaterowie. To jest to, co lubię. Space Opera w pełnej krasie. Więc w uniwersum Mass Effect pojawiły się 3 gry komputerowe, bardzo dobre. Ja jestem fanem wszystkich części Mass Effecta. Jestem fanem tych wszystkich części, grałem we wszystkie od jedynki po trójkę. Nie wszedłem w trójkę, tylko DLC-ków, ale jeszcze coś się odwlecze, to nie ucieczę. Natomiast dzisiaj opowiem o książce, o pierwszej książce do uniwersum Mass Effect, która została wydana w Polsce przez wydawnictwo ISA. Wydawnictwo ISA zajmujące się wydawaniem właśnie książek z dziedzin z fantastyki, fantasy głównie. Wydawnictwo, które jest, nie wiem czy jeszcze do tej pory się para, ale kiedyś parało się wydawaniem podręczników RPG. Dało nam polskie wydania takich świetnych papierowych, tak zwanych papierowych, w cudzysłowie papierowych RPGów, jak RPG ze Świata Mroku, tego pierwszego, czyli Vampir Maskarada, Wilkołak Apokalipsa, Mag Wstąpienie, czy w ogóle Świat Mroku. Albo później Wampir Mroczne Wieki, Wilkołak Mroczne Wieki, Dark Ages. Wiele, wiele świetnych RPGów, też polskie wydania Dungeons and Dragons. Na pewno wydanie, znaczy trzecia edycja, też chyba czwarta. Czy dalej wydają RPG? Na 100% nie jestem pewien. Wydawali nową edycję Świata Mroku, czyli tam Vampir Requiem i Werewolf the Forsaken. No i wydają też właśnie książki. Wydawali też swego czasu grę karcianą w Polsce, po angielsku, ale wydawali grę karcianą Magic the Gathering. Teraz to nie wiem, kto się tym zajmuje. Ale przejdźmy do rzeczy. Książka, o której będę dzisiaj opowiadał, to jest książka napisana przez Drew Karpyszyna, czyli głównego scenarzystę, pomysłodawcę na uniwersum i na fabułę gry Mass Effect. I książka ta, tutaj ją pokazuję do kamery, nie wiem czy dobrze ją widać, nazywa się Mass Effect Objawienie. Na okładce jest nikt inny jak główny nasz oponent z pierwszej części gry, czyli Seren Arterius, Turianin, scybernetyzowany Turianin Seren Arterius. Więc w książce tej dowiemy się pewnej historii na temat przyjaciela komandora Sheparda, admirała Andersona, który jeszcze w książce admirałem nie jest, ale jest dosyć chyba porucznikiem. Tak, jeszcze jest porucznikiem Andersonem, Davidem Andersonem.
I on z pierwszej części gry Mass Effect dowiadujemy się, że on był pierwszym ludzkim kandydatem na widmo, ale tym widmem nie został. I właśnie w tej książce Mass Effect Objawienie dowiemy się, dlaczego tak się stało. Tutaj jest taka historia, że ten porucznik David Anderson zostaje wysłany do tajnej, z misją ratunkową, do tajnej wojskowej placówki badawczej, gdzie zostaje stosy martwych ciał i ogólnie placówkę w fatalnym stanie. Powstaje mnóstwo pytań, co się stało, jakie badania były tutaj przeprowadzane, bo nie ma żadnych informacji, nie ma żadnych śladów. Ale nie wszyscy zostali zabici, ponieważ jedna osoba z grupy naukowców, kobieta o imieniu Kaylee Sanders, przeżyła, ale zniknęła. No i tutaj David Anderson rozpoczyna swoje śledztwo i próbę odnalezienia tej właśnie osoby. W międzyczasie natyka się na największego ducha, najlepszego wysłannika Rady Cytadeli, czyli właśnie Spektra, Serena Arteriusa. I nie jest to spotkanie zbyt przyjazne. W każdym razie książka jak na książki na podstawie uniwersów z gier. Tak, sobie tutaj pomacham tą książką trochę do kamery. Jest naprawdę dobrą książką, jest napisana bardzo fajnym językiem, może nie jakimś super wybitnym, nie jakimś super literackim, takim pięknym, soczystym, ale jest bardzo dobrze napisana, nawet lepiej na pewno niż tylko rzemieślniczo, bo nie oszukujmy się, wiele książek, które powstały na kanwie uniwersów z gier, na przykład książki, pamiętam, czytałem do Baldur's Gate'a, jedynki i dwójki, to były topornie napisane książki fantasy, które raczej świetne nie były. Czytałem też napisane chyba przez Richarda A. Knacka trzy książki do uniwersum Diablo 2. Już były lepsze na pewno tych z Baldur's Gate'a, ale to jeszcze nie było to. Tam jest chyba trylogia do uniwersum StarCrafta. Tych jeszcze nie czytałem, ale chętnie poczytał. Tam chyba pierwsza się nazywa Krucjata Libertiego. Trzecia chyba w cieniu Xel'Nagi. Nie jestem pewien, ale jest tych książek trzy. I bym sobie chętnie przeczytał. Są tam książki do uniwersum Warcrafta, książki do uniwersów innych gier. Ale książki do uniwersum Mass Effect są bardzo dobre. I ta pierwsza z nich, ona została wydana w 2007 roku przez wydawnictwo ISA. Kolejne trzy zostały wydane przez wydawnictwo Fabryka Słów. Jest bardzo, bardzo dobrą książką akcji, taką, taki to jest science fiction, ale to właściwie to jest taka bardziej, sensacyjno-szpiegowska opowieść, tudzież wojskowych operacji specjalnych na kanwie science fiction. I ja naprawdę tą książkę bardzo wszystkim polecam. Warto ją przeczytać, warto się z nią zapoznać, fani uniwersum Mass Effect oraz fani sensacyjnych powieści science fiction na pewno nie będą nią zawiedzeni. Drew Karpyszyn jest całkiem przyzwoitym pisarzem i udało mu się napisać naprawdę bardzo dobrą książkę. W kolejnych odcinkach mojego vloga zaprezentuję i powiem parę słów o kolejnych częściach książek z uniwersum Mass Effect, ponieważ wyszły jeszcze dwie albo trzy. W tej chwili nie pamiętam, musiałbym zajrzeć na półkę, ale na pewno wyszły jeszcze dwie. A czwarta to miała być komiks? No, w każdym razie właśnie ta książka, Mass Effect Objawienie, jest pierwszą książką do tego uniwersum wydaną w Polsce i jest to bardzo dobra pozycja. Polecam, polecam każdemu. To by było chyba na dzisiaj wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę. Polecam się na przyszłość. Łapkujcie, komentujcie. Napiszcie, czy chcecie więcej moich informacji na temat książek z serii książek do uniwersów z gier. Mam kilka. Albo w ogóle, czy chcecie, żebym opowiadał o książkach. Napiszcie mi w komentarzach. Ja dziękuję teraz wszystkim za uwagę. Do zobaczenia w następnym odcinku i cześć!